W zasadzie to teraz chciałbym się ograniczyć tylko do tego, żeby powiedzieć kilka moich idei na temat poprzedniego wykładu, ale tego nie zrobię. Myślę, że to już będzie także możliwość otwarcia jakiejś większej dyskusji na przyszłość. Jestem ostatni i ostatni. Last and least w tym wypadku, dlatego że nie wiem, czy z filozoficznego punktu widzenia teologia ma dużo do powiedzenia mistrzom podejrzeń. Odwrotnie afirmowałbym odpowiedź, tak. Znaczy mistrzowie podejrzeń mają wiele do powiedzenia teologii. Dlatego pewnie taka moja postawa najbardziej fundamentalna w stosunku do nich to jest postawa jednak afirmacji, chociaż oczywiście nie uciekałbym przed negacją. Dlatego i wytłumaczę to dlaczego. Jest taki poziom myślenia, poziom refleksji. Przede wszystkim chodzi o istnienie Boga i o sposób odniesienia do Niego, których nie jestem w stanie w żaden sposób zaakceptować u mistrzów podejrzeń. A przezwyciężenie? Też byłbym tutaj optymistą. Czyli tak naprawdę odpowiadając na pytanie, czy to jest negacja, czy afirmacja, czy przezwyciężenie, dzisiaj z punktu widzenia teologii odpowiedziałbym, że wszystkiego po trochę. Ale może to się wyjaśni w dalszym ciągu mojego wystąpienia. Chciałbym przenieść, ja nie jestem specjalistą, filozofem, ani nigdy też nie studiowałem w jakichś tam, przeczytałem parę dzieł, myślę, że refleksyjnie, ale nigdy nie zajmowałem się tym systematycznie, znaczy refleksją nad mistrzami podejrzeń. Dlatego chciałbym przenieść te moje rozważania z takiego bardzo konkretnego poziomu ich myślenia do poziomu ich metody, i zrobić to samo z punktu widzenia teologii. Czyli bardziej mnie interesuje taka metastruktura, czy metapoziom refleksji związanej z tematem o relacji między mistrzami podejrzeń i teologią. Najbardziej w tej metastrukturze interesuje mnie oczywiście słowo podejrzenie. Trzy rzeczy będę chciał tutaj Państwu powiedzieć, żeby osiągnąć cel zarysowania właśnie takiego myślenia meta, takiej meta-refleksji na temat możliwości relacji. Po pierwsze, dlaczego w ogóle taka relacja jest możliwa? I tu się muszę usprawiedliwić jako teolog i jako wierzący, dlatego że być może wielu powiedziałby mi, jak ksiądz w ogóle może czytać takie teksty? Przecież to są ludzie, którzy, jeden z kolegów uniwersyteckich moich, myślę, powiedziałby im, to są śmiertelni wrogowie, chociaż sam kiedyś uczył mnie ich czytać. Dlatego będę chciał spróbować podać parę argumentów, dlaczego teologia w ogóle może ich czytać i czy to jest, jak się to ma do samej jej natury, tak jak ona ją rozumie. Potem chciałbym parę takich refleksji genealogicznych i anatomicznych na temat samych mistrzów podejrzeń zaprezentować, także z punktu widzenia nie tyle filozofa, co teologa, i w końcu dramatycznie zakończyć paroma uwagami na temat zderzenia dwóch logik, dwóch hermeneutyk. Zacznijmy od początku, jak przystało. Mianowicie, może streszczę te argumenty za takim amerykańskim współczesnym teologiem, za Craigiem Harvey, który napisał bardzo ciekawą, malutką książkę pod tytułem Nietzsche and Theology. I on podaje tam cztery powody, dla których, także usprawiedliwiając siebie jako teologa, że w ogóle pisze książkę o Nietzsche. Jakie są te powody, które mogą usprawiedliwić teologiczną lekturę mistrzów podejrzeń w ogóle dla Harvey'a niczego? Najpierw podkreśla za Karlem Barthem, iż teologia od zawsze żywiła przekonanie, iż może nauczyć się czegoś także z tych najmniej spodziewanych miejsc poznania, do których nie sięga prawie nigdy. Barth właśnie mówił o tym, że dlaczego by tak na przykład nie postudiować marksizmu. Z takim przekonaniem, że, i to bardzo ciekawe, bo to Barth, ten dialektyczny Barth, który na korzyść objawienia usunąłby każdą religię jako wymysł diabła, jednak gdzieś fundamentalnie miał w sobie taki umysł dialoganta, nawet z tymi bardzo odległymi. W tym duchu takim bartowskim, powiada Harvey, okazuje się, że warto zaprosić nawet najbardziej odległych myślicieli do dialogu ze sobą, a to w podwójnym celu, proszę Państwa. Po pierwsze, aby uwolnić się od intelektualnych stereotypów narzuconych a priori na opisywaną rzeczywistość oraz nabrać pokornego dystansu do własnych habitów myślowych.
Nie chodzi zatem o relatywizację prawdy, o porzucenie swojej religijności, ale o poszukiwanie nowych dróg i zgłębienia, tak naprawdę o pewną relację do samego siebie, myślącego, próbującego zrozumieć i także dzięki temu zrozumieniu bardziej żyć daną rzeczywistością, w tym wypadku religijną. Po drugie, powiada Havi, to opisywane dopuszczenie innego do własnego domu, złączone z silnym przekonaniem, i tu jest cytat z niego, iż nie ma on i mieć nie może ostatniego słowa w moim domu, dowodzi wewnętrznej mocy Ewangelii. Wejście w dialog i w spór z mistrzami podejrzeń jest wyraźnym dowodem siły Ewangelii. Po trzecie, etos właściwy myśleniu ewangelicznemu domaga się otwarcia na krytykę, i to nawet tak radykalną jak ta związana z dziedzictwem mistrzów podejrzeń. Dzieło Chrystusa, powiada Havi, natura i ekstensja dokonanego w nim zbawienia są takiego rodzaju, że uprawniają do konfrontacji z krytyką, że ze swej natury zdolne są objąć swoje własne negacje. I tutaj nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, ale Havi czyni taki myślowy bypass do von Baltazara i do jego teologii Wielkiej Soboty, prawda? Teologia Wielkiej Soboty von Baltazara to jest źródło moich wiecznych problemów z Baltazarem, to co innego, dlatego że jest bardzo dialektyczna. W dialektycznym objęciu Bóg posyła swojego Syna do najistotniejszego wymiaru istnienia piekielnego. Tak naprawdę robi to po to, żeby pozytywną relacją, jaka istnieje między Ojcem i Synem, przezwyciężyć negację dialektyczną. I Havi tak trochę widzi tą naszą relację z mistrzami podejrzeń, aczkolwiek nie przypuszczam, że uważa, że mistrzowie podejrzeń są tak absolutnie dialektyczni, jak różnica między być z Bogiem i być bez Boga, chociaż to i tak nie jest różnica pomiędzy byciem i nicością, to jednak tak dialektycznie właśnie mówiąc, rzeczywistość mówi, my mamy w sobie taką możliwość obejmowania, systemową możliwość obejmowania także tego, co stanowi nie tylko krytykę, ale wydawałoby się na pierwszy rzut oka nawet zaprzeczenie tego, czym jesteśmy. I w końcu po czwarte, jedyna godna tego miana interpretacja filozoficzna, i tutaj bardzo odwołuje się do Deleuze'ego, przynajmniej w duchu woli mocy niczego, to taka, która nie boi się traktować czytanego tekstu jedynie jako punktu wyjścia do twórczej, modyfikującej recepcji. Przepraszam, nie Deleuze'ego, tylko Foucault. Mówił o tym, że jedynym ważnym sposobem uczczenia myśli takiej jak ta niczego, to dokładnie jej zużycie, deformacja, uczynienie jej wzrastającą i protestującą. I dodaje do tego, jeśli ktoś będzie mi mówił, czy, że jestem wierny bądź niewierny, zupełnie to mnie nie obchodzi. Ta myśl jest zbyt wielka, żeby ją powtarzać jak interpretację Goethego i Malarama. Inny pan, który bardzo ciekawe także myśli o możliwości teologicznego spotkania z mistrzami podejrzeń, to jest Merald Westphal, który jest profesorem teologii na Uniwersytecie Fordham Jezuickim w Nowym Jorku. I on zostawia dwie ciekawe idee. Jedna z przymrużeniem oka w swojej książce na temat mistrzów podejrzeń proponuje chrześcijanom wielkopostną, duchową, pokutną lekturę mistrzów podejrzeń. I to jest tekst, taki podręcznik, który pomaga przeżyć Wielki Post, czas umartwienia, ale to z przymrużeniem oka. A tak naprawdę wprost twierdzi Westphal, iż spotkanie z mistrzami podejrzeń stanowi dobrą okazję do przyjrzenia się własnym mieliznom interpretacyjnym. Wielkie systemy podejrzeń ujawniają, jego zdaniem, te miejsca w samorozumieniu chrześcijaństwa, które uległy zniekształceniu w stosunku do pierwotnej, wyjściowej jego wersji. Stąd też konfrontacja z nimi może okazać się paradoksalnie istotnie ważna i pomocna na drodze powrotu do źródeł. Na drodze, on by powiedział, nawrócenia. Na serio, nawrócenia. I jedna tylko jeszcze uwaga do tego pierwszego punktu, a więc i Havi, i Westphal nie są tutaj bardzo oryginalni i genialni. Tak naprawdę oni budują już swoje podejście na konstytucji Gaudium et Spes, Soboru Watykańskiego II, tam 19 i 21 punkt zupełnie wskazuje na inną drogę rozumienia wydarzenia, fenomenu ateizmu także dla teologii, dla chrześcijaństwa jako takiego, zapraszając nawet do podjęcia pewnego rodzaju nie tylko refleksji, ale także i dialogu. Zresztą pamiętamy wszyscy, papież Benedykt XVI otworzył słynne dziedzińce pogan, myśląc przede wszystkim o ludziach, którzy poszukują, są ateistami, ale poszukują.
być może te dziedzińce pogan można by było poszerzyć także o tych, którzy walczą, chociaż czy taka dyskusja wtedy jest możliwa? Z punktu widzenia teologii tak. I to będę także próbował pokazać. To jest pierwszy punkt. Drugi, z genealogii anatomii podejrzeń. Drodzy Państwo, to co tutaj powiem być może nie jest oryginalne, na pewno nie jest oryginalne, ale chcę to powiedzieć dlatego, że to w pewien sposób pokazuje, jak teolog, taki jak ja, może rozumieć w ogóle fenomen mistrzów podejrzeń, jego miejsce w dziejach myśli i w dziejach tego zachodniego ducha, w tej apokalipsie. Jakby nie było myślenia na zawodzie. Tutaj parę punktów, które moim zdaniem, albo dla mnie, identyfikują genealogicznie i anatomicznie mistrzów podejrzeń. Ich wspólny kod genetyczny to jest oczywiście nomen omen podejrzenia. Wyrafinowana, bardzo dopracowana taktyka, strategia wątpliwości, która zbudowała myślenie na zachodzie, albo zaczęła budować myślenie na zachodzie co najmniej od wieku XIV, gdzieś tam początkowo w nominalizmie. To jest ta strategia, która rządzi potem Kartezjuszem i Kantem, ale dochodzi także i do nas, do pozytywizmu i fenomenologii. To jest takie podejście do rozumienia, do egzystencji, do siebie samego, które każe uprzednio wątpić, uprzednio podejrzewać. Chyba nie dałoby się wytłumaczyć jakiejś odległej genealogii mistrzów podejrzeń bez wzięcia pod uwagę właśnie Kartezjusza, Kanta, którzy sami w sobie przecież nie byli ateistami. Kartezjusz nawet uważał się przecież za bardzo wierzącego człowieka. Drugi punkt to oczywiście to, że w nowożytności jednym z istotnych przedmiotów tego metodologicznego, uprzedniego powątpiewania była nie tylko metafizyka, ale być może nawet jeszcze wcześniej niż metafizyka, religia. W imię czego? W imię, drodzy Państwo, humanizmu. Nie ulega wątpliwości, że wielcy myśliciele, którzy podejrzewają dla dobra człowieka. Nie podejrzewają wbrew człowiekowi i przeciwko człowiekowi. Chcą przynieść mu konkretne dobro. Znaczy jakoś odczarowując tą jego zaczarowaną świadomość, próbują sprowadzić go do tak czy inaczej pojętej prawdy. To bardzo szybko połączenie tych wątpliwości z tym humanizmem doprowadziło do czegoś, czego genealogię doskonale prześledził ojciec Delibach. I to nie tylko w swojej książce o ateizmie humanistycznym, to jest dla niego jakaś karykatura, połączenie tych dwóch rzeczy, jak ateizm może być humanistyczny, ale przede wszystkim w swoich trzech książkach na ten poświęconych teologii łaski i wolności, spotkania natury i łaski w nowożytności. Otóż Delibach twierdzi, tak naprawdę trzeba było zrobić taką syntezę jego myślenia, że tam, gdzie doszło do pęknięcia harmonii między naturą i łaską, do wypracowania teorii dwóch pięter, czyli że ja sobie tutaj żyję w moim świecie, a łaska jest pewnego rodzaju, uwaga, nadbudową, czyli cały świat religijny, tam dochodzi do powstania, to naprawdę ta zła teologia, albo ta niezrównoważona wizja relacji natury i łaski, prowadzi do powstania humanizmu, który potem separuje, oddziela się od religii. Trzeci punkt to taka uwaga, że oczywiście to nie tylko, znaczy mistrzowie podejrzeń mają nie tylko zaplecze teoretyczne, mają także praktyczne zaplecze. I to bardzo ładnie o tym mówił Sobór Watykański II w 19 punkcie właśnie wspomnianej Gaudium et Spes, gdzie mówi, to prawda, że ateiści nie potrafią się często wymówić od winy świadomej i dobrowolnej w odrzuceniu Pana Boga, ale to prawda również i to, że często nasze formy religijności były takie, że do wiary totalnie nie zachęcały. I tutaj przypomina mi się ta teza Weltego, genialnie interpretująca także to, co dzisiaj dzieje się z religią, przede wszystkim z chrześcijaństwem w naszym społeczeństwie. Ono w pewnym momencie rzeczywiście dopuściło się bezistocia, znaczy pozwoliło zamienić ten hardcore, to centrum,
samorozumienia i sposobu egzystencji z marginesem. Margines wszedł w centrum, centrum poszło na margines. I to prawdopodobnie, jeśli chcemy mówić sensownie z punktu widzenia teologii na temat mistrzów podejrzeń, trzeba wiedzieć, że także pewna wina takiej, a nie innej interpretacji świata, zresztą to się da wyciągnąć z biografii. Z biografii wielkich mistrzów podejrzeń, a przede wszystkim niczego. I czwarta uwaga to to, że tak naprawdę wielkie teorie podejrzeń są kryptoteologiami. To ta kryptoteologia mistrzów podejrzeń, to oczywiście odwołanie tutaj do pani Agaty, która jeszcze nie ma z nami, ale także do słynnej książki Henta de Vriesa, który mówi o minimal theologies, pokazując w jaki sposób cała nowożytność, do Milbanka moglibyśmy się tutaj odwołać, cała nowożytność, cała logika powstania nauk szczegółowych, przede wszystkim nauk o społeczeństwie, społecznych nauk, socjologii, psychologii, jest taka trochę kryptoteologiczna. Otóż okazuje się, że rzeczywiście wielkim programem mistrzów podejrzeń jest wyrzucenie religii i teologii poza nawias i wiary w ogóle, prawda? Transcendencji. Ale z drugiej strony, jeśli dobrze się przyjrzymy myśleniu wielkich mistrzów podejrzeń, to przecież one genialnie pokazują, jak wygląda fabryka nowych transcendencji. Znaczy one są, one generują nowe transcendencje. Dla Marksa ta transcendencja to będzie obskurna, chropowata immanencja materii. Dla Freuda transcendencją będzie apofatyczna podświadomość, religijnie wręcz apofatyczna, niepoznawalna, stanowiąca pewnego rodzaju ilustrację oddalenia Bożego, prawda? To jest coś nieświadomego, coś głęboko we mnie ukrytego. Dla niczego to będzie cały ten nieposkromiony fenomen, pragnienie, żądza życia. Życie tutaj w dużej mierze staje się formą nowej transcendencji. To bardzo ciekawe, w jaki sposób Heidegger określił niczego. Dwa ma zwroty. Jedno pochodzi z 16 tomu dzieł zebranych, a drugie z 34. W pierwszym mówi Heidegger, to jest ostatni filozof niemiecki, który szukał szaleńczo, ale nie w znaczeniu obłędu, czyli tylko bardziej z taką wewnętrzną pasją szukał Boga. Ostatni niemiecki filozof. I drugie zdanie, poza Hölderlinem, jedyny wierzący w swoim wieku. Zresztą to ciekawe, bo przecież Heidegger mówiący o, bo to są jego słowa, o tak zwanej egzystencji przedwierzeniowej, jego najlepszy uczeń Gadamer o nim samym napisał. Heidegger, ten, który do końca życia próbował zrozumieć, dlaczego nie może przestać wierzyć. Im więcej czytam Heideggera, tym bardziej wydaje mi się, że to jest słuszna uwaga. Są zatem te systemy podejrzeń pewnymi nowymi kryptoteologiami. Próbą zastąpienia, oczywiście nie mogło się stać inaczej, żeby zastąpić starą teologię, trzeba dać teorię, która wytłumaczy wszystko, co tłumaczyła tamta. I jednocześnie iść ten jeden krok do przodu. No ale to oznaczało, że oni musieli także przejąć całą funkcję teologicznego porządkowania świata. Nawet jeśli byśmy przez teologię rozumieli to, co przez nią rozumiał Kant w idei regulatywnej Boga, prawda? Czyli taki wyzuty z faktycznego istnienia, które samo jest niedowodliwe Boga, świat, który porządkuje moje poznanie i który porządkuje moje działanie. I trzeci punkt, ostatni, drodzy Państwo. Zderzenie dwóch hermeneutyk. Najbardziej podstawową trudnością w dialogu i recepcji tegoż dialogu między teologią a systemami podejrzeń jest zderzenie dwóch odmiennych hermeneutyk, którymi posługują się wspomniane systemy. Chodzi o hermeneutykę podejrzeń i hermeneutykę zaufania. Te dwie hermeneutyki, w istniejącej między nimi różnicy, decydują w istotny sposób o kształcie konkretnych materialnych przekonań powstałych przy ich użyciu, to jest oczywiste. Podczas gdy mistrzowie podejrzeń fundują swoje myślenie na postawie krytycznej, teologia chrześcijańska jest zbudowana na hermeneutyce zaufania. Jej pierwotnym i nieusuwalnym przedmiotem refleksji jest trynitarno-osobowe objawienie, konkretny czyn Boga, który się nie myli i w błąd wprowadzić nie może, przyjmowany w wierze, konkretny czyn człowieka. Teologia chrześcijańska to refleksja
logika nad fenomenem objawienia zakorzeniona w zaufaniu. To jest zaufanie poszukujące zrozumienia. Proszę popatrzeć, teologia jest nauką o objawieniu, jako pojętym jako czyn Boga. Bo tutaj odwołanie do objawienia oczywiście padło przede wszystkim przy Szyster Florencji, prawda? Ale ona posługuje się koncepcją objawienia, która tak naprawdę nigdy nie istniała u największych teologów. Nigdy. A na pewno jest przezwyciężona od czasu Soboru Watykańskiego II, jeśli ktokolwiek miałby taką pokusę, żeby rozumieć objawienie jako doktrynę. Objawienie przede wszystkim jest, jeśli mówimy o memoria passionis, wspomnieniem tego, że coś się wydarzyło między nami. Dopiero wtórnie objawienie jest kontenerem pewnych treści, które mają odnosić niejako znaki jako znaki językowe ku owemu wydarzeniu. I to właśnie przedmiotem teologii jest owo objawienie jako czyn Boga, jako zapamiętany czyn Boga. Co dzisiaj potwierdzają bibliści. Dan napisał 2 tomy na temat Jesus Remembered, Jezus zapamiętany. Stąd też jedną z pierwszych rzeczy, jakie teologia chce zrozumieć, jest ów akt zaufania, poprzez który podmiot, bazując na zawsze uprzednim akcie wyjścia Boga ku człowiekowi, objawienie, otwiera się ku Bogu, staje się słuchaczem słowa, jak mówi Ranner, widzem boskiego dramatu odsłonięcia, jak powiedział Balthazar. Proszę zobaczyć, pierwszy ruch teologii, przedmiot, jest niejako poza podmiotem, tak jak w zakochaniu, tak jak w zaufaniu. Pierwszy jest ten drugi, który mnie powołuje do istnienia. Tutaj specjalnie robię wycieczki do Mariona i tej dialogicznej fenomenologii francuskiej współczesnej. Dlatego, że myślę, że ona genialnie zrozumiała logikę teologii. Teologią zarządza logika fundamentalnej ufności, otwarcia, akceptacji objawienia. Nie jako treści jeszcze, ale jako czyn, jako faktu zapamiętanego, obecnego w pamięci. Teologia chrześcijańska pochodzi z wnętrza zaufania i bez niego nie jest możliwa do uchwycenia w swej istocie. Drodzy Państwo, czy oznacza to jednak jej totalną akrytyczność? Zauważmy, iż powyżej teologia została określona jako refleksja nad objawieniem przyjmowanym w wierze. W historii nowożytnej, w historii nowożytnego definiowania teologii istniała walka między 2 szkołami w rozumieniu teologii. Między szkołą, która mówiła, no to jest nauka o objawieniu, a druga szkoła mówiła, to jest nauka o wierze. W przypadku pierwszym teologia jest w dużej mierze zredukowana do konieczności niekrytycznej akceptacji przekazanego i przyjętego materiału prawdy wiary. W drugim teologia jest w dużej mierze krytyką doświadczenia, teorią krytyczną, podejrzeniem. Ale tak naprawdę dlatego, kiedy mówię, że teologia jest nauką, refleksją nad objawieniem i wiarą, chcę połączyć, dokonać bypassu, symbiozy tych 2 wymiarów. Totalnego zaufania i otwarcia na krytykę. Powtórzmy. Teologia jest zakorzenionym w wierze nasłuchiwaniem objawienia. Jako taka jest ona refleksją zarówno o objawieniu, jak i akcie jego przyjęcia, wiara. Teologia chrześcijańska jest wyrazem pierwotnego i fundamentalnego zaufania i otwarcia wobec objawiającego, podarowującego siebie Boga oraz jednocześnie aktem krytyki subiektywnej recepcji i kontekstualnie konkretnego sposobu wyrażania prawdy przyjętego objawienia. Teologia funduje się w akcie zaufania, a dopełnia w akcie krytyki. Owa krytyczność względem konkretnych form wyrazu i epistemologicznego ujęcia otrzymanej prawdy nie usuwa jednak fundamentalności aktu przyjmującego zaufania, które konstytuuje teologię w tym, co dla niej istotne i niezbędne. Ale wydaje się, że chyba także każdą wiedzę, nawet tą najbardziej krytyczną. Mówił mi ostatnio jeden chłopak, 17-latek z Warszawy, że proszę Jezu, ja nie mogę bardzo uwierzyć. Czemu nie możesz uwierzyć? Bo ja nie widzę Boga. A wszystko mi dzisiaj mówi, że no właśnie taki naturalistyczny, empirystyczny, może przezwyciężony przez postmodernizm, ale ludzie tym żyją. Nie widzę, nie słyszę, nie mogę uwierzyć. Pytam go, a wierzysz w istnienie bezprzęśliwych? No nie, masz rację. Ale czy wierzysz w to, że istnieją Filipiny? Nie, no ja to wiem, ale w jaki sposób to wiesz, skoro tam nie byłeś? Możesz tylko wierzyć. Świadectwu czyjemuś. Także to nie jest, to Tomasz bardzo podkreślał, prawda, że jednak wiara, zaufanie jest strukturą formalną, fundamentem każdego rodzaju wiedzy.
i chyba nie jesteśmy w stanie tego usunąć. Teraz dopiero, rozdzielając te dwa momenty, można dostrzec całą różnicę, jaka istnieje, i to na najbardziej fundamentalnym poziomie poznania między teologią a podejrzliwym ateizmem. Teologia chrześcijańska, jak długo chce być sobą, nigdy nie będzie mogła zaakceptować podstawowości logiki krytycznego podejrzewania, które jest w niej wtórne, ma w niej miejsce, ale na drugim miejscu i jako takie nigdy nie odnosi się do samego fenomenu objawienia, do tego, co zapamiętane, jeszcze nawet jeśli zapamiętane bez treści. Ale jedynie właśnie wtórnie, do rozmaitych form jego recepcji. Tu jest ta krytyka. Krytyczna podejrzliwość w teologii musi zawsze zostać objęta i osadzona wewnątrz pierwotności aktu zaufania. Ten oczywisty imperatyw teologiczny przyświadcza nie tyle nienaukowemu, przedkrytycznemu charakterowi teologii, co swoistości jej własnej koncepcji wiedzy i rozumienia, zbudowanej na konkretnym ujęciu podmiotu jako obdarowanego i na mocy tegoż obdarowania zdolnego do Rikerowskiej drugiej naiwności, do poszerzającej granice poznania naiwności, jak powiedziałby to Marion i Ratzinger. Wracając tym samym do interesującego nas zagadnienia relacji hermeneutyki zaufania i hermeneutyki podejrzeń, teologii i filozofii podejrzeń, trzeba stwierdzić, iż dialog między nimi możliwy jest jedynie w przestrzeni tego, co dla teologii wtórne, co nie oznacza żadną miarą, że nieistotne. Innymi słowy, logika podejrzeń odnosi się w teologii nie do samego faktu objawienia, ale do jego interpretacji. I to właśnie w jej przestrzeni okazuje się ona istotnie teologii przydatna. Staje się bowiem pytaniem o teologiczną i antropologiczną adekwatność rozumienia konkretnych wymiarów objawienia oraz wzywa do czujności przed flirtującym zwrotem ku fantazmatycznym projekcjom rozumu zakrzywionego ku sobie samemu. W tej perspektywie teologia może nauczyć się wiele od mistrzów podejrzeń, szczególnie w odniesieniu do inercyjnej pokusy tworzenia pojęciowych bożków. Ten młotek by się tutaj też przydał często, która często daje o sobie znać również i w teologii. Zresztą, drodzy Państwo, to trzeba powiedzieć, że teologia nigdy nie była niekrytyczna, ta wielka. Dzisiaj ktoś wspomniał tutaj, Pan wspomniał chyba o Bazylim Wielkim, o Kapadocyjczykach. Kapadocyjczycy to są pierwsi ci, którzy tworzą we współczesnym tego słowa znaczeniu w IV wieku krytyczną filozofię języka, żeby walczyć z niejakim Eunomiuszem, który uważał, że język odwzorowuje absolutnie prawdę bycia i rzeczy. Oni pierwsi mu powiedzieli, mylisz się, przyjacielu. Nie tak, że są bezkrytyczni w stosunku do tego, jak mówią i co mówią. Taka jest wielka teologia. Drodzy Państwo, to, co chciałem powiedzieć o naturze teologii w konfrontacji z mistrzami podejrzeń i o jej metodzie, to wyraźnie pokazuje, że teologia to jest takie wydarzenie, taki sposób myślenia, ujęcia samego siebie, które pielęgnuje swoją własną ranę. Nie dlatego, żeby się nią chwalić, tylko dlatego, że nieustannie nie pozwala sobie, i to jest wielka teologia, jaką znam od tych największych, nigdy nie pozwala się zadomowić, nigdy nie pozwala ulec manii, właśnie takiej egzystencjalnej manii, pewnego rodzaju uśpieniu w stosunku do tego, jak mówi i co mówi. Być może, że jeśli Marion ma rację, mówiąc o tym, że dzisiaj jeszcze teologia jest miejscem, proszę mi to wybaczyć, to brzmi nieskromnie, ale za Marionem, powtarzam, czyli za filozofem, jedynym miejscem, które jeszcze człowiekowi może dać odrobinę frajdy intelektualnej, dlatego że ona jeszcze zachowała to przeskakiwanie od małych słów ku wielkim słowom, to chciałby się też powiedzieć, że nikt tak bardzo jak właśnie wielka teologia nie będzie nas uczyła takiej logiki podejrzliwości w stosunku do tego, jak ja o Bogu mówię, jak ja Boga rozumiem. Nie ma nic bardziej ważnego, w końcu to już wiedział stary Platon, niż dobrze o Bogu mówić. I teologia zdaje sobie z tego sprawę i wewnątrz wiary jest tym wymiarem wiary, która nieustannie tą prawdą żyje. Uważaj, możesz wejść w uśpienie, możesz mówić źle. Dlatego nie jest łatwą rzeczą być teologiem, z wielu powodów, ale także i z tego, że człowiek nieustannie samokrytykuje siebie. I to jest pewna słabość teologii, która okazuje się ostatecznie jej mocą.
Jeszcze jedna uwaga, w tej takiej teologii rozumianej jako self-inflicted wound, jako samootwierająca się rana, jako dopuszczenie innego do głosu, dlatego że jestem osadzony w akcie zaufania, nie tyle w treści, co w osobowej relacji, trzeba by było, i tego nas uczą już materialnie mistrzowie podejrzeń, zegzystencjalizować nasze chrześcijaństwo, znaczy przede wszystkim teologię i jej wyrażenia. Może powiem inaczej, prawda? Trzeba by było wprowadzić rzeczywiście pewnego typu refleksję nad dogmatem, które, szczególnie nad dogmatem, prawda? Dogmat, ta najbardziej szorstka wydaje się, najbardziej pozbawiona rozumu część teologii, żeby zobaczyć go w perspektywie tak psychologicznej, i tutaj Freud nam może dużo powiedzieć, w perspektywie tak zwanej teologii materii, czy teologii świata, co robili niektórzy francuscy teolodzy Szeni na początku, prawda? I także z perspektywy witalistycznej nawet, o czym dużo nam może powiedzieć sam Nietzsche. Innymi słowy, uważam, i tego się także trochę nauczyłem od mistrzów podejrzeń, że dogmat to nie jest struktura jednorodna. To jest struktura o pluralnym sensie egzystencjalnym. Dziękuję bardzo.